Powróciliśmy po krótkiej przerwie, by dalej rozprawiać o włosach i o tym, co zrobić, żeby były zdrowe. W naszym studiu pani Małgorzata Strzelczak. Witamy ponownie. Może teraz porozmawiamy o pielęgnacji włosów. Co by mogła pani doradzić i obalić, czy potwierdzić mit, że jakby codzienne mycie włosów jest dobre, czy też niedobre dla włosa, dla struktury włosów? Czyli jeśli jest konieczne, to jest dobre. Mhm. Tam, gdzie nie ma takiej potrzeby mycia codziennie włosów, my jednak zalecamy mycie na przykład co drugi dzień, żeby tego płaszcza, takiego naturalnego płaszcza lipidowego, nie wymywać z włosów. Ale większość dziewczyn myje głowy codziennie. I moja córka też to robi codziennie i włosy ma i nie ma ich najgorszych. I nie możemy się czepiać do takiego mycia codziennego głowy. To na pewno nie. Ale musimy wiedzieć, czym myjemy, co potem nakładamy. Znaczy, jeśli ktoś myje głowę codziennie, to szampon musi być dużo delikatniejszy. To są linie do pielęgnacji codziennej. One się tak nawet nazywają. Linie do pielęgnacji codziennej. One są lżejsze od tych linii już pod konkretny problem na przykład. Tak? Od suchych włosów będzie inne. Ja się zastanawiam, co z tymi prostownicami, których kobiety używają. Pamiętam, kiedyś moja koleżanka nie miała prostownicy i żelazkiem prasowała sobie włosy. I to raz, czy nie raz się źle skończyło, jak sobie tutaj tak kant włosów przejechała i prosto na skórze został po prostu ślad od żelazka. Czy prostownice w XXI wieku niszczą włosy? Nie. Nie niszczą włosów. Dobre, markowe prostownice, które są pokryte albo warstwą teflonową, albo ceramiczną już w tej chwili, ale można mieć najlepszą prostownicę, najlepszej marki, ale naprawdę trzeba wiedzieć, że pod tą prostownicę coś należy nałożyć. To jest to, co w przerwie rozmawialiśmy z panią, że dziewczyny się boją środków pod prostownicę. Myślą, że one obciążą, natłuszczą. Nie, zdecydowanie nie, jeśli są dobrane i zaaplikowane w takiej ilości, że nie jest tego za dużo, na pewno ułatwią prostowanie i w dalszym ciągu nawet pokażą to prostowanie, ono jest ładniejsze, jest włos jest śliski, łuska jest zamknięta, że włosy będą ładniejsze. Super. A pani na jakich kosmetykach w swoim salonie pracuje, jakie pani poleca swoim klientkom? My pracujemy na włoskiej firmie, na Bayfama Professional. Dlaczego na włoskiej? Dlatego, że Włosi się charakteryzują właśnie tym, że ta linia jest dynamiczna, taka ciekawa. My mamy na czym pracować. Oni właśnie mają, jeśli chodzi o tą linię do pielęgnacji, bo tam wiadomo, że inna linia jest jako chemia fryzjerska, a inna linia do pielęgnacji. Oni mają szeroką linię do pielęgnacji, dają nam możliwości techniczne przez to pracowania indywidualnie z każdą głową. Są właśnie te linie do gładkich włosów, do wygładzania włosów, są linie do kręconych włosów, bo faktycznie one są inne. Chodzi o to, żeby ten lok był taki sprężysty, taki zrewitalizowany, taki no ładny. I zdecydowanie też to jest plusem we włoskich liniach, bo chyba będziemy jeszcze też pracowały na drugiej, też włoskiej marce, że oni dają nam, o to o czym mówiłam, możliwości, ale faktycznie indywidualnie dobierają nam to, że ułatwiają nam pracę na co dzień. O, zdecydowanie ułatwiają nam pracę. Domyślam się, że ta linia kosmetyków włoskich, na których państwo pracują, to kosmetyki drogie i niedostępne dla ludzi takich jak my, zwykłych. Ale nieprawda, co pan tutaj mówi? Absolutnie nie. To znaczy na pewno linie kosmetyki profesjonalnej, te kupowane kosmetyki u fryzjerów, one są droższe niż drogeryjne. I tutaj no, nie będę mówiła, że nie, bo one są droższe, ale one są dużo bardziej wydajne. I naprawdę klientki, które pierwszy raz zakupują, na przykład od podstawy, od szamponu zacznijmy, taki szampon, no, który jest kilka razy droższy od takiego drogeryjnego, ale po półtora miesiąca, po 6 tygodniach one go jeszcze mają, to zaczynają wierzyć w to, że to jest sens zakupu takich profesjonalnych kosmetyków, bo one są dużo wydajniejsze, no i inne są w efekcie. No nie oszukujmy się, to co my kupujemy w drogeriach, chociaż niektóre linie są dobre,
No ale to jednak my płacimy bardzo dużo za opakowania, za reklamę i tak dalej, a tutaj płacimy faktycznie za produkt, nie? Za dobry produkt. A czy możemy wyróżnić, czy może Pani powiedzieć, że faktycznie wyciąg z jakiegoś owocu jest naprawdę super, jeżeli chodzi o odżywianie włosów, bo często się w reklamach zwłaszcza słyszy tych wszystkich produktów, że tutaj wyciąg mamy z winogron, tutaj z agawy, za chwilę z kosmosu będą te wyciągi i nie wiadomo, czy one faktycznie w ogóle są dobre i czy pomagają. To znaczy niektóre wyciągi, które są, przypuszczam, tylko w minimalnej ilości wykorzystywane do kosmetyków, na pewno dają ten efekt, ale taką nowością, która jest w tej chwili, jest argan, olej arganowy. To też jest właściwie wyciąg, tak? Mhm. I tym pracujemy. I tutaj widzimy naprawdę efekty. To, co kiedyś robiłyśmy jedwabiem, w tej chwili robimy olejem arganowym i w bardzo wielu kosmetykach i do twarzy, i do włosów ten olej arganowy się pokazuje i naprawdę mogę powiedzieć, daje to efekt. Super, w takim razie już wiemy trochę więcej na temat włosów, na temat tego, jak pięknie wyglądać. Pamiętajcie, fryzura zawsze taka, by nie bać się jej przeczesać. Dziękujemy Pani za przyjęcie. Dziękuję, bardzo dziękuję. A teraz Państwa zapraszamy na krótką przerwę, po czym powrócimy do jakże mi bliskiego tematu, tematu teatralnego. Ach!